Deklaracja na temat LGBT+. Nowa decyzja Trzaskowskiego. Deklaracja na rzecz LGBT+. Rafał Trzaskowski rezygnuje z części zapisów. W przyszłości, ale wciąż nieokreślonej, powstanie w Warszawie hostel dla lesbijek, gejów, biseksualistów i osób transpłciowych. Natomiast nie będzie centrum kulturalnego i rzecznika tej społeczności przy prezydencie miasta, wynika z odpowiedzi udzielonej przez ratusz w imieniu prezydenta Warszawy na interpelację radnych Koalicji Obywatelskiej. Z części zapisów deklaracji na rzecz LGBT+ Rafał Trzaskowski rezygnuje. Dwoje radnych stołecznych Agata Diduszko-Zyglewska i Marek Szolcko zwrócili się do prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego z interpelacją w sprawie realizacji podpisanej przez niego w ubiegłym roku deklaracji Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+. Zwrócili się m.in. o przyspieszenie działań mających na celu utworzenie hostelu dla lesbijek, gejów, biseksualistów i osób transpłciowych. W odpowiedzi wystosowanej przez ratusz w imieniu Trzaskowskiego napisano, że działania związane z utworzeniem hostelu interwencyjnego dla osób LGBT+ są przedmiotem rozmów i analiz wewnątrz urzędu oraz z organizacjami społecznymi z doświadczeniem w tym obszarze. Według informacji ratusza, podjęte zostaną prace z udziałem strony społecznej nad wypracowaniem długofalowego rozwiązania opartego o mechanizm ekonomii społecznej. Podkreślono, że do tego czasu wdrożone zostanie rozwiązanie częściowe, najprawdopodobniej w formie wieloletniego konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację programu wspierającego osoby LGBT+ w osiąganiu samodzielności życiowej. Z tego zapisu Trzaskowski się wycofał. Ratusz poinformował, że prezydent wycofał się natomiast z realizacji zapisu deklaracji dotyczącego Centrum Kulturowo-Społecznościowego dla osób LGBT+. Wyjaśnił, że decyzja ta została podjęta z uwagi na możliwość realizacji potencjału środowiska w istniejących już w stolicy instytucjach i trudną sytuację finansową miasta. Trzaskowski zrezygnował również z realizacji postulatu dotyczącego powołania osobnego stanowiska pełnomocnika prezydenta do spraw społeczności LGBT+. W odpowiedzi na interpelację wyjaśniono, że tematyka ta znajdzie się w kompetencjach pełnomocnika prezydenta do spraw równego traktowania, którego przywrócenie jest aktualnie przedmiotem analiz w Urzędzie Miasta.